widzimy się na mecie w Poznaniu. Jedźcie ostrożnie i życzę wam powodzenia. Kolejna zawsze była taka w życiu i to jest prawda. Walczy się najpierw o kobietę, później o pieniądze, a w końcu o władzę. My jesteśmy na etapie między kobietą a pieniędzmi. W związku z tym jest dobrze. Ja również liczę na dobrą zabawę. Jakąś fajną przygodę i dobrą... A, jesteśmy. Kobiety również się interesują, startują w sportach motorowych, startują w takich zmaganiach. Będzie tego więcej, zobaczycie. Samochód, którym ja najczęściej jeżdżę, którym lubię jeździć i na co dzień, dlatego że dużo... O właśnie, to jest to, o czym mówiłem, o tej pasji, o tej dobrej zabawie. Właśnie przejechała dobra zabawa. Samochody są po co? Po to, żeby budzić pożądanie. Oczywiście są samochody też do tego stworzone, tak zwane dupowozy, ale tutaj takich nie ma. Skąd pieniądze na taki samochód? To jest samochód, który kupiłem na firmę do prowadzenia działalności gospodarczej. Centrum nurkowego. Tak. Mamy pięciogwiazdkowe centrum nurkowe, 5-star IDC Diving Center. Szkolimy również instruktorów nurkowania w Warszawie. Ja mieszkałem od 5 lat w Tajlandii i tam nurkuję na Koh Tao. Oraz mamy jeszcze 2 luksusowe żaglowce, które pływają w Tajlandii, Komodo oraz Filipiny. Agencja reklamowa. Szkoła języków obcych. Ja jestem przedstawicielem firmy Shell. Te trzy dni jakoś tam, no zawsze tam, prawda, jakoś się udaje, ale potem trzeba to wszystko odpracować, odrobić, no nie ma lekko, ale race race jest raz w roku, dajemy radę. Pracujemy w branży IT, mamy wyłączone telefony, bo klienci nie daliby nam spokoju i nie szkoda nam czasu, bo mamy go już dużo. Generalnie w takim środowisku street racerów, powiedzmy, no panuje taki pogląd, że to nie fajnie jest jechać w takim evencie właśnie, bo tutaj się nic nie dzieje, totalnie same matoły jadą i tak dalej, więc no generalnie takie opinie chodzą. Natomiast podejrzewam, że to są właśnie opinie ludzi, którzy nie mieli z tym zupełnie styczności i nie wiedzą, co tutaj się dzieje. Mamy własne firmy, także jakby jesteśmy niezależni finansowo, możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, tak to ujmijmy. Sam do tego doszedłem, sam ciężko pracowałem, żeby zakupić to auto. To jest tylko i wyłącznie własnymi siłami kupiony samochód i nie jest za pomocą rodziców. To jest marzenie, ten samochód był dla mnie i dlatego teraz staram się spędzać z nim każdą wolną chwilę. Firma! Proszę tutaj, kasino.pl. Powodzenia ci życzę, jedź ostrożnie i widzimy się w Sopocie. Dziękuję bardzo, powodzenia. W dniu dzisiejszym jest miejsce na wpisanie załogi, która jest najbardziej fair play według was. Na przykład pomogli wam gdzieś na trasie, są najfajniejsi, najbardziej sympatyczni i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Widzimy się na mecie. Widzimy się. Tak, i bawcie się dobrze. Dzięki, do zobaczenia. Niech te uśmiechy nie znikną do Sopotu. Pa.
Pamiętam, jadąc do Ustki, najgorsze były ostatnie kilkadziesiąt kilometrów, gdzie właściwie nie ma pobocza, jest bardzo wąsko. Samochody, szczególnie niżej zawieszone, musiały jechać środkiem. No, zniszczyłem sobie troszeczkę auto, ale wiesz, no to jest auto, które kocham i odbuduję na 100%. Także kilka razy w roku mamy taki odlot, że żony nas szukają po tygodniu. Normalnie nie mogę, ale na wieczór pomalutki. Jesteśmy z jednego teamu, jedziemy dwuosobowym samochodem. Mały wiatr! Z tyłu ciaśnie. Gadam się na pokazanie. No muszę właśnie, dlatego to robię teraz. Przepraszam bardzo. Więcej nie będę. Kim pędzące banany. Uciekłem. Uciekłem z domu. Ten człowiek stwierdził. Cześć, kochana żono Ewuniu. Powiedział, bawisz tylko kabrios. Chcę być widoczny. Wracam, ale zobaczę. Tu jest dobrze. Następnym razem ty jedziesz ze mną. Chciałbym to mieć nagrane. Pozdrowienia dla najkochańszej żony mojej, Agnieszki, która mnie tu puściła ze swoim tatusiem i żeśmy trochę rozrabiali. Pozdrowienia. To był koszmar, ale obyło się bez ofiar. Liczymy na następne takie imprezy również bez ofiar. Trafił się jeden pacjent. Doszło do fatalnego w skutkach obtarcia o siedzenie samochodu. Ale dało się posypać talkiem, czuję się w tej chwili jak noworodek. Wydaje mi się, że jest to jeden z przyjemniejszych elementów, jakie w te wakacje możemy zrobić, czyli pokazanie miłości do samochodu. Mi osobiście się marzy, żeby ta impreza się rozrastała, żeby z roku na rok było coraz więcej ludzi, coraz więcej takich ludzi, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia. Takich, którzy wzięli udział w tej imprezie, w 2007 pojechali z nami do Łeby, byli na świetnej imprezie, jak twierdzą. W 2008 rozwijali z nami tę imprezę, a w 2009 w tej minionej edycji zrobili z nami coś niesamowitego, mianowicie skonsolidowali całość tej imprezy w jedno fenomenalne towarzystwo, które bawiło się od Warszawy przez Łódź, Poznań, Koszalin do Sopotu, dzięki czemu zwerbowaliśmy masę ludzi na trasie i ja bym chciał to rozwijać w takiej formie.